wieczór 13 marca 2020 roku. Pozdrawiam Was hasłem tygodnia, które będzie nam towarzyszyło przez najbliższy tydzień, a są to słowa z listu do Rzymian z 5 rozdziału. Bóg daje dowód swojej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym, co powiedzieć i na jakim tekstem pomyśleć, stwierdziłem, że przeczytam Wam tekst kazania, który będzie dzisiaj w naszych kościołach rozważany. I tak na pierwszy rzut rzuciła mi się taka jedna myśl, którą chciałbym się z Wami podzielić a propos dzisiejszego tekstu. Są to słowa z Ewangelii Mateusza z 26 rozdziału, wersety od 36 do 46. Jest to moment opisania sytuacji tuż przed pojmaniem Jezusa. Jest to ogród Getsemane. Posłuchajcie. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówił do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mi ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto się zbliża Ten, który mnie wyda. No, powiem szczerze, mało optymistyczne słowa, zważając na fakt, że my wiemy, co się za chwilkę wydarzy. No to powiem szczerze, no postawa uczniów no jest lekko rozczarowująca. Ale jaka jest ta myśl, która jakby przyszła do mnie pierwsza a propos tego tekstu? Zobaczcie, że Jezus zwraca się do uczniów dwukrotnie. I w zasadzie zwraca się do tych uczniów o to samo, prosi ich o to samo. Za pierwszym razem mówi do nich: stańcie tutaj i czuwajcie. I wiemy, że nie określa godziny. Tam wiemy, że tutaj Jezus do nich się potem do nich zwraca, że tylko godzinę nie potrafili wytrzymać, ale kiedy zwraca się do nich z prośbą, tego czasu nie określa. I potem za drugim razem też mówi, żeby czuwali i modlili się. Ale oni za każdym razem zasypiali. Kiedy do nich przyszedł za trzecim razem, już ich o nic nie prosił. Już kości zostały rzucone. Już jedyne, co było można zrobić, no to po prostu stanąć wobec no, bardzo trudnej rzeczywistości i trudnym wyzwaniom, które miały mieć dopiero miejsce. Dlaczego to jest takie poruszające? Bo myślę, że czuwanie i modlitwa to jeszcze jest jakaś sprawczość. I tak szukając analogii do obecnej chwili, to sobie myślę, że być może ten czas, w którym obecnie teraz jesteśmy, to czas, w którym jeszcze mamy jakąś sprawczość. Możemy się modlić, możemy przyjmować naszych gości z Ukrainy, możemy robić tysiące różnych rzeczy. Natomiast tak jak tutaj Jezus powiedział, że no, duch jest ochoczy, ciało nawet nie bywa, ale jest mdłe. No może się okazać, że naszemu ciału nie starczy siły, aby sprostać temu trudnemu wyznaniu, zadaniu, które jest przed nami. I tak sobie myślę, że nie możemy tego zaprzestać. Dostaliśmy bardzo konkretne zadanie. Mamy tysiące możliwości, które możemy wykonać. Mamy ogromną sprawczość, jak czuwanie, modlitwa, jako taka
prawdziwa ludzka pomoc, ale nie możemy odpuścić. To jest ten czas, w którym faktycznie wiele rzeczy musimy odłożyć na bok i umieć skupić się na tych najważniejszych. Przede wszystkim na tym drugim człowieku, ale też i na nas samych. I myślę, że jeżeli nie prześpimy tego, jeżeli nie postąpimy podobnie jak uczniowie, że w którymś momencie po prostu odpuścili, zasnęli, to myślę, że jeszcze może się sporo zmienić. Jeszcze jest mnóstwo dobra przed nami. Natomiast myślę, że jest to czas teraz, w którym jeszcze mamy jakąś sprawczość. Możemy jeszcze coś zrobić. I myślę, pierwszą rzeczą, jaką możemy i powinniśmy robić, jest modlitwa. Modlitwa o pokój między nami, siły, ale też i wsparcie. Takie poważne wsparcie z góry, żebyśmy wiedzieli, że to, co robimy, ma ogromny sens. No i w zasadzie to tyle. Życzę Wam dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.